Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Żniwo wielkie, ale robotników mało. Kto dzisiaj jest gotów poświęcić wszystko i pójść za Chrystusem, jak kiedyś apostołowie? Kto jest w stanie zostawić karierę, małżeństwo, rodzinę i poddać swoją wolę woli Jezusa? Mało jest robotników, a żniwo ciągle jest wielkie, coraz większe. W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus zachęca nas, każdego z nas, do modlitwy o nowe powołania, do dzieła ewangelizacji. Współczesny świat daje nam nowe narzędzia, dzięki którym Ewangelia może lepiej i szybciej dotrzeć do ludzkich serc. Nie trzeba już na piechotę przemierzać wielu kilometrów od wioski do wioski i na ulicach lub w synagogach nauczać o Królestwie Bożym. Można ewangelizować, nie wychodząc nawet z własnego mieszkania lub domu. Wystarczy kamerka i kanał na YouTubie, aby dobra nowina trafiła pod strzechy kilku tysięcy ludzi każdego dnia. Wystarczy telefon komórkowy, aby zadzwonić do znajomego lub nieznajomego i opowiedzieć o Jezusie. Dziś zadajmy sobie pytanie, czy wykorzystujemy wszelkie możliwe środki, aby ewangelizować? Czy wystarczająco skutecznie szukamy metod, aby dotrzeć z nauczaniem Jezusa do innych ludzi? Każdy z nas jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii. Każdy na swój własny sposób, zgodnie z tym, jakie talenty otrzymaliśmy od Boga. Nie zapominajmy dziś szczególnie, aby modlić się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie zabrakło tych, którzy głoszą nam Ewangelię i sprawują sakramenty święte.